Pepa, spójrz, co tam stoi u nas w kuchni. Tatusiu, to jest chyba jajko. Namalowany jest tam George. Na pewno George'a znajdziemy w środku. Oj, nie wiem. Och, nie wiem. Nie wiem, kto te jajko tam je postawił. Och, ja też nie wiem. Ile zapytam się mamusi. Dobrze, ja tu poczekam. Dzień dobry panu. A kim pan jest? Co pani robi w moim domku? Przyniosłam dla pana i dla pana dzieci te jajko tam. Co? Słucham. A jak pani weszła? Weszła, bo weszłam. Jestem wróżką. I umiem wchodzić do każdego domku. O, a to pani jest dobrą wróżką? A wyglądam na złą? Czy ja wyglądam na złą? Trochę tak. Czemu pani ten wałek ma tam w ręce? Podniesiony nad panią głową. Tylko tak. Tylko tak sobie. Masz jeszcze jakieś pytania? Może zabiorę te jajko ze sobą. Nie, nie. Proszę je zostawić. Dzieci na pewno się ucieszą. Dobrze, to ja już sobie pójdę. Tatusiu, mama też nie wie, skąd jest to jajko. Ja już wiem, Pepo. Ja już wiem. Skąd? Później ci powiem. Chodź, pierw otworzymy je. Dobrze, tatusiu. No, to, dobro, to, tara, pa, ta, tara, ta, 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 tam, tara, tam, tam. Tam, tam, tam. Oj. Budyń? Przepyszny budyń. I... O, juhu, udało mi się, wreszcie mam George'a. Jak oglądaliście moje poprzednie nagrania, to wam mówiłem, jakie mam właśnie już z tej kolekcji figurki. Mam Pepę Strażaka, mam Tom. Tutaj po tej drugiej stronie mam wszystkich oprócz taty Świnkę. I mówiłem cały czas, że chciałbym mieć bardzo George'a Rycerza. I teraz mi się udało go znaleźć. Widzisz, tatusiu? Mówiłem, że tam będzie George w środku. Miałaś rację.